Okej. Witam was w moim nowym let's playu. Był to let's play niespodzianka, bo mieliście do wyboru portal i właśnie niespodziankę. Którą właśnie było GTA Vice City. Znaczy ogólnie powiem wam coś, bo nie miało być to GTA Vice City. Miałem zrobić GTA 1. Tak jest, GTA 1, które oczywiście nie chciało się nagrać, Fraps nie chciał go w ogóle nagrać, nie było licznika klatek nawet u góry. Dobra, pomyślałem sobie. Może jakiś inny program. Ściągnąłem Hypercam, nic. Ściągnąłem Gamecam, nic. No i no, to mnie trochę zaczęło denerwować i postanowiłem, że wezmę moje GTA, wykorzystam City Vice. Znaczy Vice City. Tak, nagram jeszcze. Pomyślałem sobie tak, że GTA jest fajne i będę nagrywał. Postaram się nagrać większość części. Większość, bo tam trójkę. Nie, o ile dwójka będzie działać, to dwójkę mogę nawet nagrywać, chociaż nie. Jak tą nagram, to będzie dwójka, jeżeli będzie działać. Później trójka, później San Andreas i czwórka, ale tego nie obiecuję, bo czwórka, no wiadomo, ma duże wymagania, a kompa to... No ja mam dobrego, niedawno kupowałem, więc nie wiem, może i był ciągła, nie sprawdzałem nawet. Sprawdzę sobie i zobaczę. Dobra. Gramy w Vice City, Tommy. Po polskim tym spolszczenie. Jasność, odległość widzenia troszkę większą sobie weźmy. Ograniczenie liczby klatek. No, okej. Okay. Co to jest? Dźwięk. Tak. Ja mam swoje MP3, jednak nie będę tego w ogóle słuchał. Wiecie. Jak właśnie ciszę tą muzykę, nie wiem czy... Wiecie? Ja teraz... Sprawdzę, jak mnie słychać, okej? Zaraz, zaraz. Tak jest za głośno. Nawet nie wiem, czy tak. Tak chyba zrobimy. No, coś ty cisniesz mi tutaj. Co tak spadły klatki? No już. Sprzęt, a tutaj to chyba pierdoły są. Sterowanie, nie, to wiadomo, tu mam dobre. Uch, start gry. Ja tu mam swój jeszcze zapis. Powiem wam, że... Będziemy to robić na 100%. Oh yeah, stówka. Wszystkie paczki, zadania dodatkowe, wszystko. Ale... ja mówię, że to nie będzie let's play na ślepo. Ja tą grę przeszedłem już... 3-4 razy. Bardzo fajna. Ona jest po prostu świetna. Dla mnie kocham tą grę. Pomyśleć, że... Kupiłem ją za chyba 25 zł, czy za 30, czy nawet za 20, nieważne. I tak, super ona jest, ale dobra, bez pierniczenia, tam napisy włączyłem. Czekajcie, sprawdzę, bo nie pamiętam, czy napisy włączyłem, bo bez napisu będzie do... No, włączyłem. Do kitu. Ha, myśleliście, że powiem co innego. A może i nie. Dobra, nieważne. Puty, ładowanie. Bistro, Marco, Liberty City. Dobra, ja się zamknę. Then they'd never let him out. He kept his head down. Helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad for business. Well, what are we gonna do, Sonny? We treat him like an old friend and keep him busy out of town, okay? We've been talking about expanding down south, right? Vice City is 24 karat gold these days. Oh, yeah. The Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. Mm-hmm. But it's all drugs, Sonny. None of the families will touch that shit. Times are changing. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice, okay? Who's our contact down there? Kem Rosenberg, schmuck of a lawyer. How's he gonna hold Vicetti's leash? We don't need him to. Mm-hmm. We just set him loose in Vice City. No, we give him a little cash to start, okay? Give it a few months. Po prawej. Then we go down. Zawsze. Pay him a little visit, right? Tam see how he's doing. Okay. Czekajcie, ja... Aha, tu jeszcze są filmiki. Hey guys, it's Ken Rosenberg here. Hey, hey, great, hey. Well, I'm gonna drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers and they are very keen to start a business relationship. So, if all goes well, we should be doing very nice to ourselves, which is, you know, good. What? Okay,
So, they're brothers, okay? One operates the business, and the other one does the flying. No, 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 no. Toki. Helikopter. Fajnie, helikoptery są zrobione. Okay, that's them and the chopper. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Okay, stay tight, let's go. Tak. Powiedziałbym tu wam coś, bo to jest... Jak się nazywał? Główny bohater Vice City Stories. Tam jest czarni kolesie tam czekają. Główny bohater Vice City Stories. Nie pamiętam, jak się nazywał. Victor Vance. 100% chyba. Pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? 10s and 20s. Used. I think we have a deal, my friend. No tak, świetnie, to no naprawdę świetnie. Oh yeah, świetny deal. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fake trouble shit in my face. Go get some sleep. No i chyba naprawdę nie chcę. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this. Na moich słuchawkach jest cisza. Hotel Harrison. Okej. Okay. Ale czekajcie. No bother. Don't bang his head. Nie. Przesadzajmy. I never knew animals were so interesting. Nie wiem jak to. Okej, możemy robić tutaj wszystko co nam się podoba. To jest właśnie urok Vice City i inny GTA. No. Prześciutko co nam się podoba. Gliny, ja stąd spierdzielam. Dobra. Na mapce mamy taki różowy kwadracik, tam mamy iść. Znaczy jechać. W sensie tym flaszefem. A nie wiem, czy nawet nie za cicho jest to radio teraz. No ja tak będę zmieniał teraz, aż dojdzie. Oh yeah, Michael Jackson. But it is boil. Okej. Tak więc, lecimy. Pa-da-pam. 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 We interrupt your program with a message from the State Department. All bridges and some roads in Vice City. Wszystkie mosty zostały zamknięte, zagrożenie sztormowe, tak jak oczywiście w każdym GTA, to jest jakiś haczyk, żebyśmy nie mogli do innych dzielnic. Czekajcie, bo nie brakuje. A tak, klasa, klasa. Tam dostać się. Przecież nie przez balkon. Nie wykonujesz mi z nim za opisanie grają wchodzą na najbliższy symbol kasety. Aby kontynuować wejdź różowy znacznik. Oh yeah, mój ulubiony kolor różowy. Nie żart. Chociaż może. Dobra, lecimy. Wow, jak poszedł stary przyjaciel. Hej Sonny. Czy teraz nie za głośno? Hello Sonny. Tommy! Tommy! It's been too long. No. I know, you're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money! No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My money! Maybe. You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with! Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm gonna get you your money back, and the drugs, and I'm gonna mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you, neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm gonna let you handle this. Look, Sonny, you got my word. I'll be in touch. O, ty niszczysz normalnie słuchawki jakieś takie. Tak. Przeszedłem tą grę chyba 3 razy, a raz przeszedłem na 100%, czyli możecie... Co ja robię?
Zapisywać czy nie? Nie! Ktoś tu wsiadał do... Wow. Ktoś tu... No co ty zrobiłeś, dziadzie jeden, co? Dobra. Zapieprzamy! Jupi! O! No, nie... tak miał nie być? No nie. O co w tym chodzi taki?